Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro oraz Aktor. Witamy was w kolejnym odcinku z Project Zomboid. Aktorku, przywitaj się. Nie, chyba nie powiedziałem o tobie, prawda? Nie powiedziałeś ze mną, ale... Widzisz, ja się w sumie w mapę zagapiłem na teren pewnie. Ja to w sumie jestem dzisiaj przyjebany jak papa do dachu, więc też mi proszę to wybaczyć. Mam przy sobie herbatkę, więc alkoholu już od kilku dni nie piję. Ale jak to możliwe jest? Możliwe. Teraz ostatnio piję tylko herbatki. I chodź aktorinka, bo ja muszę się wyspać, bo mam w tej chwili już ledwie może iść i ryzyko omdlenia, więc to nie jest dobre. Dobra, to tylko wezmę, zjem i... To niedobre jest, jak to mówią. Ten pokój na razie jest, że tak powiem, nieczynny. Muszę iść na łóżko piętrowe, niestety. Zawieś prześcieradło. Dużo mi to nie da, bo tu trzeba mieć dwa akurat. Zasuń zasłony. To jest tu? To jest tu, dobra. Czy aktorinka, jesteś gotowy do spania? Już idę, czy tylko ty, może... Czy ty, słyszałem, piłeś alkohol, czy mi się wydawało? Musiało wydawać. Słyszałem brzdęk butelki. Nie oszukasz starego lisa. Dobra, ja już śpię. Dobra. Ale w sumie opłaca to się pić od razu przed snem, nie? Czy ja wiem? W sensie, bo to ci od razu później... Ej, dobra, do której? Do siódmej. W sensie, bo ci później... Co, bo ci później? Bo to później schodzi jakby, nie? No, tak, ale... W sumie, co ci daje alkohol oprócz tego, że masz... Głód i... No to faktycznie, masz rację, to się opłaca. Tylko chwilę przed wejściem do pokoju, bo później zaczyna machać to, bo... Co ci macha? Mi nic nie macha. Ja właśnie sobie piwko piję. Po większej ilości. To tak. Czy ty, słyszałem, przeładowałeś właśnie broń? Właśnie nie wiem, czy ja przeładowałem, czy ja... Nie, ja wyładowałem, nie wiem jak. Dobra, piłek, gwoździe i inne duperele to ja sobie oczywiście zostawiam. Kluczyki do Chevrera Niala. Masz kluczyki, czy tam były już? Pamiętasz, czy nie pamiętasz? Chevrera Niala ja jakieś mam. No właśnie, kurde. Tylko nie wiem, czy to... W sumie to mam dwa jakieś klucze, to będzie trzeba zobaczyć. Trzeba to trochę poogarniać, na pewno. Znaczy ja też odłożę rzeczy? No właśnie, też to robię. Dobra, butelki z wodą mamy. Myślę, że jeszcze z jeden bandaż by się przydało wziąć. O, w ogóle mam brudny bandaż. I tu ugryzło wtedy... O, fuck, mam infekcję! Nie! Antybiotyki biorę. Weź jeden. Myślę, czy może jakieś ubrania zdjąć, bo nie powiem, trochę wagi to zajmuje. Ja nie wiedziałem, że mam brudny bandaż, tak pewnie chodziłem dłuższy czas z tym. Oto aktor, oprócz tego, że my musimy ogarnąć twoje książki, to z pewnością musimy jeszcze ogarnąć jakieś leki. Innej opcji niestety nie widzę. Dobra, zwykły bandaż. Trzeba, tylko myślę, co mogę tu wyrzucić, bo trochę coś mi zajmuje tego punktu. Bo cały czas mam 10,56, mimo że jedyne co ciężkie o nasz ekwipunk to łom. To tego to ci niestety nie powiem, co tam masz nie tak. Dobra, ale ja już jestem ogólnie gotowy. Ready to play. To ja może tylko odłożę strzelbę z rąki. Jeszcze przy okazji może jakieś czasopismo przeczytam. Bo widzę... Senność?! To chodź weźmiesz te witaminy. Znaczy mam witaminy przy sobie, ale... Chyba wiesz co, mnie ta infekcja tak bije strasznie.
Zażyj tabletki. Ja sobie wezmę na później, tak żeby nie wybiło. O, ja ci powiem, że te witaminki to mi tak 2 na 10 dają w tej chwili. Weź 5 i będzie 10 na 10. No właśnie, teraz już trzecią biorę. I nadal mam senność. Czwarta. Nie wiem, czy tego nie można przytopkować w jakiś sposób. Piąta. Nadal mam senność. O, po szóstej zniknęło. To jeszcze. O, już się pojawiło. Bierz siódmą. W ogóle dopiero sobie przypomniałem, że jakiś perk mam na swojej postaci, którego w ogóle nie wykrywa, nie? O, to znaczy? Hemofobia. To jest od krwi pewnie. To jest z tym, że jak bandażuję sobie rany, to mam panikę zwiększoną. No. I chyba nie mogę, nie wiem, czy w ogóle mogę ciebie leczyć, jakby stojąc na przykład obok, bo pokazuje, że w sensie było w opisie, że nie mogę leczyć innych. Tego to ci niestety już nie powiem. W sensie, bo było, że jak leczę siebie, to jest panika. No. Panikuję przy krwi na ubraniach. I nie mogę leczyć innych. Tylko, że chyba leczyć się innych nie da, więc... Tylko, że mimo, że popatrz, niby na ubraniach chyba krew mam. To ja jakoś tej paniki nie mam. No właśnie, to jest ciekawe bardzo. Znaczy, niby na spodniach mam mega krwi. Nie. Nie, na spodniach w ogóle nie mam krwi. Ej, jak zrobić coś takiego jak kawa? Gotowanie. Zrób gulasz, to nie. Wystarczy mi odbanować na serwerze. Co? Nie, żartuję sobie, bo kawa, kry. A, dobra, nie zrozumiałem tego. Otwórz puszkę, to nie potrzebujemy tego. Jak zrobić kawę? Kawa. Nie da się. Mogę ją zjeść. Zmęczenie minus 50, pragnienie plus 60, przygnębienie plus 20. Może to przewyższy poziom gotowania tą z jednym czy dwa. No kurwa, kawę sobie tym gotować nie potrafi, no bez jaj. Nie wiesz, co w tej grze można, co nie można. Zaczyna mnie to osłabiać. Włącz ustawienia. Na pełną kurwę muszę włączyć, czekaj. Stopień Celsjusza, 300 stopni. Dawaj, gotujemy to. Dobra, to ja zacznę sobie też coś gotować. To znaczy, ja chcę sobie kawę zrobić, ale nie wiem jak. Ja sobie biorę jedzenie, chcę zrobić. To zrób więcej. No właśnie, robię na zapas, jak pojedziemy, to... O, ciepła kawa, nie? Wylej na ziemię, przelej, przesyp. Naprawdę nie wiem. Ej, można tak dezynfekować kawałki materiału. To jest najlepsze, potem jeszcze da się to wypić. Ciekawe. No to co? No to robimy jedzenie z samych jajek. Nie, ja po prostu sobie zjem kawę całą i tyle. Albo wiem, naleśniki zrobię, o. Bo ja już mam zmęczenie. Ja naleśniki robię, chyba git będzie. Panie, ale ja w jednej chwili się, kurde, zrobiłem... Zrobiłem już nie śpiąc. Dobra, idziemy, póki jeszcze mam kondycję, chodź. Czekaj, odłożę patelnię. Póki jeszcze mam kondycję, mam siłę i chęci. Prowadzisz, żeby nie było. I poczekaj. Dobra. Niebieskie to były chyba szpitale. Które? Niebieskie. Nie fioletowe, tylko niebieskie. Takie jasne. A nie różowe? Różowe też. Różowe to są lecznice, a szpitale są chyba niebieskie. Co, jedziemy na niebieskie, co nie?
No możemy gdzieś tu na przykład. W sensie, bo mamy to taki mniejszy, mamy ten taki większy To ten dosyć. mniejszy, ten na południowym, czy od nas to jest południowy zachód, ale oba są na południowym zachodzie. Znaczy ja to ze swoim skillem boję się prowadzić, ale... Ty, ale to jest tak lepsze niż w tej chwili ja. Wierz mi. A to z tego powodu, że po prostu mając tego niedzielnego kierowcy, naprawdę jest ciężko jeździć po tych terenach. Chyba wiesz, przynajmniej samochód nie ucierpi twój ci, nie? No. Ej, chyba sobie zrobiłem melisę, wiesz? Tak mi się wydaje. Taki smak bardzo podobny do melisy. Też uspokaja. No chyba tak, nie wiem, jakoś ogólnie jestem bardzo spokojnym człowiekiem. Nikogo się nie zwyzywało. Nie, nawet w pracy jakoś dzisiaj tak byłem grzeczny. Ludzie mi wesołych świąt życzyli. To jest akurat bardzo nieprawdopodobne. Czyli ja ogólnie jestem lubianym człowiekiem w pracy, ale to tak było miło. Specjalnie przyszli do mnie, tam na oddział i tak dalej. Będę teraz tu, w górę. W dół. Dół, dół, dół. Pa. Kurwa. Tu. Aktor, wiesz co, ja to się zastanawiam, czy ty kurwa rozpoznajesz góra, dół, lewo, prawo. Serio, no już tutaj to mogłeś jakoś przejechać dalej, ale. Teraz ja nie wiem, czy ty wykręcisz. Chyba, że się rozpędzisz. Dobra, jedź tu w lewo. Wykręcaj do tyłu, wykręcaj do tyłu, wykręcaj do tyłu. Aktor, aktor, dawaj, dawaj, dawaj. Chłopie, percepcja. I tu w I lewo tutaj. skręć. Wiesz, ja ci tak mniej więcej mówię, jak twoja postać patrzy, nie? Nie wiem, czy to nie jest trochę zbytnio mylne dla ciebie. W sensie wiem, tylko Cały czas prosto. tak jak na mapę patrzyłem, nie? To coś mi się nie zgadza. No i mi się teraz nie zgadza. Dobra, idź prosto, huk, pozwiedzamy trochę. Się, bo to w ogóle przejazdu jakby nie ma drogi. Zobaczymy, czy w prawo tutaj nie będzie przejazdu, tak wiesz, przez pole. I chyba będzie, skręć w prawo. No i jest. Widzisz, ja to jestem bardzo mądrym człowiekiem. Czasem. A czasem nie. Giga legend moment. Akurat nadal twierdzę, że jestem lepszy w League of Legends od Vardengi, z którym graliśmy i zachowywał się jak palant i grał jak debil. Aczkolwiek. Chyba, że skasowałem ten klip. Dobra, to jest motel niestety. Dobra, jedziemy w dół. Jedziemy w dół, śmiało. W dół, 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 dół. Dobra, 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 już jedź do głównej drogi. Jedź do głównej drogi, już się nie przejmuj. Zwiedzamy. To jest laundry. Tak, W którą dół, tu? dół, 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 dół. Twoje lewo. Jedź tą dróżką cały czas. Trochę mapy poodkrywamy. A, czyli to jest taka ścieżka. No nic ambitnego. W lewo i prosto non stop. I cały czas główną trasą jedź. Możemy się gdzieś zatrzymać, żeby. Kurwa, aktor, naprawdę. Chyba kiedyś te samochody stąd. Stój! Stój, 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 stój. I staraj się, tak delikatnie mówiąc, przeżyć. Znaczy wiesz, bardziej bym ci tutaj. Dobra, już idę. Dobra, jedź. Jeszcze trzeba też samochody obszukiwać, żeby ten podnośnik znaleźć. Dalej czy do Prosto, szpitala? prosto, 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 prosto. O Jezu, jaki lag był. I następna w lewo. Tu w lewo, aktor! Dobra. Następna w lewo, aktor jedzie prosto. Ja mówiłem, ja kierowca nie najlepszy. Ale ty masz problemy w ogóle z kierunkami jazdy, to nie tylko z kierowaniem.
Jak ogarniemy jakiś sklep po drodze, to będzie spoko. Kasło. To jest ten twój zajebisty samochód, tak? Dobra, widzę, że sklepu żadnego nie ma, no trudno, jedziemy dalej. Ważne, żeby woda była. A jak z paliwem stoisz, tak by the way? Nawet nie patrzyłem, no. Praktycznie jest więcej niż połowa. Tak zwane to słynne większe pół, te? Tu prosto? Tak, cały czas prosto. Jak nic nie mówię, to jedziesz prosto. Co było tam po prawej stronie? Ten żółty budynek, nie pamiętasz? Ja tam kierowałem, to był taki coś rodzaju, o tu jest ten niebieski, nie? No to nie, to idziemy dalej. W sensie, bo eksplorowałem sobie poszukiwanie butli z gazem, nie? Aha. I nie znalazłeś oczywiście. No nie, bo wtedy miałbym już tego spawanie możliwości. No to jedziemy na tripa, no. Myślę, że my to jedziemy sobie do jakiegoś miasta takiego na też mi się zmianę. tak wydaje. Znaczy, słuchaj, trzeba tą mapę zacząć trochę zwiedzać, bo to miasto, które jest tutaj, nie daje nam aż takich możliwości. Nie ma leków, nie ma takiej biblioteki większej, jest jakaś tam mała kanciapka. Nie ma mechanika samochodowego, to jest też, kurde, trochę lipa. A myślę, że czas najwyższy właśnie pozwiedzać trochę te dalsze okolice, może właśnie zrobić jakiegoś tripa, w szczególności, że w sumie nie jesteśmy tacy najgorsi, już trochę umiejętności poznaliśmy. I część pewnego... O, stój! Stój! A, czekaj, broń nie mam wyposażony, łom, oburącz. No my tu mamy naboje. On cię ugryzł? Nie. Kabura, magazynek, kamizelka kuloodporna. Jak coś to bierzesz, ja sobie wezmę tylko pałkę policyjną. Nie. Jakby. No to tutaj nie było zbytnio. Tak, wezmę to jako plan B do plecaka. Możesz mu majtki zabrać jeszcze. Nie potrzebuję jak tego akurat. Niestety zamknięte. Weź przeszukaj okolice w poszukiwaniu kluczy. Już. Celownik optyczny. No bo je trzeba wszystkie brać. Taśma naprawcza, śrubokręt. Dobra. Co to jest? A, to jest jakiś karaluch. Tutaj nie ma nic w schowku. Kluczyk do dash... Mam kluczyk. To jest do tego? Chyba tak. Jak najbardziej. No to... Tylko jest chyba albo brak paliwa, nie zdążyłem sprawdzić, albo jest tak wyjebany w kosmos, o matko. No to... albo... o Jezu, chłopie, nie. Nie chcesz tego widzieć nawet, kurwa. Pokażę, zobaczę. Ten samochód, który tam rozebrany u nas jest koło bazy, jest lepszy, kurwa, od tego. Pokaż, który to. Ten na dole. O, ten w sumie też jest taki sam, więc... Dramat. A możemy jakiś chociaż jeden przesunąć? Myślę, że można byłoby spróbować. Bo ty masz klucze do jednego, co? Tak. Jak najbardziej. Weź przesuń, który tam możesz. Nawet jakby miał co chwilę zgasać to, żeby po prostu go przesunąć, żeby mógł przejechać. Czekaj sekundkę. Teraz postaram się to zrobić. Wybij szybę. Latarka mała. O, latarki w sumie nie mieliśmy. Powiem więcej. Spróbuję, ale nie obiecuję.
Udrożnimy sobie dzięki temu trochę drogę. Spokojnie, i tak uderzę w niego po drodze. Wiem. Wiesz, bardziej, wiesz co, ty wejdź i go przepnij, bo ty masz tego normalnego kierowcę, on jest na chodzie w tej chwili. O ile zaraz nie zgaśnie, oczywiście. No jest różnica. Zgasł? No i zgasa, jak? Dobra, to wysiadaj z niego. A, dobra, no to jeszcze raz go przepnij. No i git. Pierdol go tam do lasu. No myślę, że było git. Trochę naboi zyskaliśmy. To był Dash Bull Driver, co nie? Chyba tak, a co? Nie, w sensie chcę gdzieś klucze wyrzucić, bo nie chcę mi się ich targać. Mógłbyś zostać w sesji. Ojej, czekaj. Nie, amigo, przesiadaj się, kurwa, nie. Zapomnij. Na pewno nie chcesz tak, prowadzić. Nie chcę. Dzięki temu mogę sobie przynajmniej herbaty popić, ewentualnie zapalić. Jeźdź, jeszcze w życiu najeździłem. Zresztą ze mnie kierowcy i tak nie będzie, więc wiesz. Ej, ale ciekawie by to wyglądało, jakby, powiedzmy, było dwóch, którzy odradzają się w jednym terenie, drudzy w drugim i tak... W sensie walczyło o zasoby i o wszystko inne? No takie, tak nazywam, walki drużynowe, jak to ci tam kiedyś wspominałem. No ale do tego byłoby potrzeba sporo ludzi. Nie, to... I najlepiej dwie osoby nagrywające. No i z tym chwilowo jest ciężko. Zresztą weź pod uwagę to, że jeżeli by wychodziły z tego odcinki, to albo trzeba byłoby to nagrać najpierw i dopiero potem tak naprawdę wypuścić na raz, już po rozgrywce. Bo wiesz, inaczej można by było oszukiwać, nie? Czekaj, stój. Jakby i tak mi zgasł, nie? To... Nic nie miał. Ale byłem ciekaw, co tam jest. Myślałem, że w te pochołki da się przyjebać. Skręca. Wiesz co, ja bym te samochody oblutował. Postaw tutaj. Ja tylko zgaszę silnik. Jak zwykle aktor musiał, kurde, się ruszyć podczas jazdy. Ej, aktor. Tylko jak tutaj będą jakieś dobre części, które ja mógłbym pozabierać. A nie będę mógł ich pozabierać. Bo nie masz nawet śrubokręta. Nie, śrubokrętu mam. O, fajeczki! Chcesz latarkę? O, dwie torby lekarskie, fajki czy co? Nie, pytam się, czy chcesz latarkę. Nie, nie potrzeba. Dwie torby lekarskie bierzemy do bagażnika. No jak? No nie mówcie, że nie da się otworzyć bagażnika z poziomu samochodu. No kurde, bez jaj. No jaja. Naprawdę się nie da. Lipa. A czekaj, sprawdzę, tamten samochód może ma kluczyki. To możesz koło tego też zobaczyć. O, ma kluczyki. A w jakim jest stanie? Aha, ma kluczyki, ale nie do swojego. Może tego niebieskiego? Bo tak wybiłem w nim szybę. Głupio. On wcale nie jest taki zły. Do niego też kluczy nie mam. Czekaj, przejdę się i popatrzę, czy może to nie ma gdzieś w okolicy gdzieś tych kluczyków. Żółty patrzyłem. A w sumie mógłbym coś zrobić, tak czysto, tak rekreacyjnie. Co chcesz zrobić czysto rekreacyjnie? Bo tak jak patrzyłem, nie? No. Mogę te części rozebrać, w sensie z tych samochodów. Za 24 godziny powinien, w sensie to działa tak, że możesz jednego dnia no.
dostacie exp za jedną rozebraną część w samochodzie, nie? No I tak. co 24 godziny ten czas ci się, w sensie ten jakby exp ci się resetuje, możesz jeszcze raz rozebrać, jeszcze raz złączyć. Ale znalazłem samochód. Jest w nim wzmacniacz, taśma naprawcza, czasopismo elektronika numer 2, czasopismo inżynier numer 1, radiowy kosarz numer 3, elektryka tom 1, 2, 3. Ale fajny samochód. Jedyne co ma na 100% to lampę przednią prawą. Wydaje mi się, że w sumie rozwalanie, ogólnie lutowanie samochodów też nie jest głupim pomysłem. Jeśli chodzi o, bo tak niby, to bym trochę ich tutaj powyjmował części, trochę. No właśnie o to chodzi, że tutaj naprawdę jest spore złomowisko, które można by było wykorzystać. W sensie, bo mówię, możesz jakiś samochód sobie powiedzmy wziąć, jakby wyjąć z niego wszystko, no, przespać się albo tam coś porobić 24 godziny, wrócić, te rzeczy jeszcze raz rozebrać i masz tak exp na tego, na mechanikę samochodową. Na taki, faktycznie. A na pierwszy poziom z mechaniki samochodowej to musisz ma dosłownie parę rzeczy rozebrać i już masz pierwszy Jak poziom. chcesz, to w wannie jest śrubokręt, jakbyś chciał. W wanie jest śrubokręt. No, w tym czerwonym. O, dobry samochód, w dobrym stanie. Już nie. No, trzymanie. Śrubokręt, bielik, tylko nie mam klucza na stopczego. Czasopisma, plastry, walkie-talkie, szminki, na co mi to? Sporo taśmy naprawczej. Dobra, to idę jakiś samochód, rozbiorę tym, co mogę, ten czarny sprawdziłeś, tak? On tam nie ma za dużo przydatnych. Pójdę sobie wyżej, tylko zaczynam być głodny i to mnie trochę martwi. Dobra, jedę, fotele powymontowuję. A kolejna taśma naprawcza. Kurde, ile tego jest? Fotele powymontowuję. Będzie git. Jasne, że będzie git. Mamy na razie czas. Kurde, zamknięty. Jedzenia też mamy na zapas, w sensie porobiłem trochę. Ale tutaj masz przy sobie? No to ja mówię, że jestem głodny i zaczynam się martwić, a ty nic nie mówisz. Jeszcze mam jajka surowe. CD, czytanie Biblii, z Biblii, objawienia. O, ja pierdzielę, biorę. Będzie, czy będzie... Będziemy słuchać. Będziemy jechać samochodem i... Mam tu oponę zwykłą do aut typu ciężarowy, 100 na 100. Na 100. Patrzcie, ile mi leci naprawa samochodów za wymontowanie tego fotelu. O, 40 fajków, no to już sobie zapas odzyskałem. 6 punktów za wymontowanie fotelu. Fotela. No to nie jest w sumie źle. Wiesz, z książką leciałoby z 20 ileś. No słuchaj, ale mi się samochód zbugował. No ja pierdzielę. Się bierz, zależy też jaką część wymontowujesz z tego samochodu. Nie, no tak, jasne, rozumiem to. Bo tak wyjmując tylko fotele, to się nie nagrabię tym. Jak moje zdrowie? Dobra, lewy ramię jest zabandażowane, chyba mi już przeszło. Zdejmij bandaż, zobaczmy co tam. A, już stan zdrowia, okej. Okay. No i świetnie. Radio przynajmniej takie ciężkie nie jest. Gdzie ty się bawisz? Przy niebieskim samochodzie. A, tu jesteś. I tak do niego kluczy nie mamy, to mogę sobie nim... Pierdolnika narobi, no ta.
No to lepiej nie przychodź tutaj jej przy Wiem, tej wiedzy. widziałem. Widziałem. Wszystko wyrzucam w jednym miejscu. Przynajmniej się staram. Silnika nie mogę, tłumika nie mogę, ogrzewania nie mogę, opony nie mogę. Wiesz, tutaj to mnie nie będzie boleć, bo nie będę tego widział przynajmniej. Zawieszenie nie mogę, klapa bagażnika mogę naprawić. Do wszystkiego potrzebuję klucza nastawnego. Tylko do drzwi szyb, nie. Dobra, ale tu już jest pusto, więc zaraz możemy jechać. Szyba przednia wymontuj. Dobrze, jakbyśmy jeszcze znaleźli jakiś nocleg przed nocą. Samochód. No tak, ale... Idziemy tutaj, ja sobie nabijam expa, ty sobie lutujesz git. No właśnie, już nie mam co lutować. A ja mam co wymontowywać. A ty już wiesz, co będziesz robił po godzinach. Dopóki znów nie zginiesz. Ha, 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 ha. No i dobra, tu już nie ma sensu iść, tu już jest wszystko porobione, panie. Dobra, szyba tylnia kolejna wymontowana. Moje życie postaci leci. Jesteś przedźwigany pewnie. No bo ja biorę rzeczy i je wyrzucam od razu. No ja wiem. Bo jak miałbym je trzymać, to moja postać leżałaby. Jakby mogła. No to panie aktor, zbieraj się powoli. Dobra, poczekaj, wymontuję co mogę. Dobra, lampy chociaż powymontuję. Jak masz coś do jedzenia, to też z chęcią bym przyjął, bo już mam głód mocny. Poczekaj, lampy wyjmę i... Nie ma nic w samochodzie. I wyrzucamy teraz szybę. Myślałem, że ty mi tu jedzenie chcesz wypierdolić, już miałem cię ojebać. A chcesz? Nie, tu, o tu gdzie jesteś teraz. Dobra, czekaj. Tylko wyrzuciłem wszystkie trzy, nie wyrzucam. Ale wiesz, że ty, to są surowe, wiesz o tym? Wiem, nie przygotowywałem ich. No. Po co mi naleśniki surowe? Nie, to nie, to wezmę. To jedziemy dalej, no. To się najem chociaż. No i sobie przygnębienie wpierdzielisz. Jakoś mi nie leci. Dobra, jedziemy. Prosto czy na bazę? Prosto. Dobra, próbujemy odpalić. Tylko musisz znaleźć jakiś przejazd. Myślę, że tak jak jedziesz, tędy, dobrze, powolutku, przejdź, już możesz szybciej, prawo, o. Ja wolę nie szybciej, bo jak ja zrobię szybciej, to ja uderzę w lampę stojącą obok. Tam były samochody jeszcze po prawej stronie, prawie czego? Ale dalej. Nie, dalej, ja muszę znaleźć jedzenie, jakieś już mam senność, więc też muszę się powoli... Szykować do spania. Zresztą tu dojeżdżamy już do naszej tej trasy głównej, co robiliśmy, pamiętasz? I na wprost, po prawej stronie jest jakiś budynek. Możemy go sprawdzić. Dobra, to tu zawalniam, tak. Jedź szybko, póki zombiaki jeszcze się tak nie striggerowały zbytnio. I tu po prawej stronie gdzieś jest niby. O, no i świetnie. Tu chyba nawet walczyliśmy ostatnimi czasy. Nasze silniki wychodzą.